Czekaj. Zawracamy, tak? Tylko delikatnie. Stój, ale trzymaj moc. Czekaj, może bym go nadrzucił. Zejdź, zejdź, zejdź. Trzymam go, zejdź. Nadrzucimy mu tył. Tutaj. No i dawaj go. No i dawaj do góry. Łukasz już nie ma odwrotu. Patrz, kurwa, twardy już nie zabrał. Ja tam się bez problemu zjechać. No, to jedź. Kurwa, nie wiem, czy ja tu wyjadę. Wyjedziesz, będziemy, pomożemy ci, będziemy pchać się. Kurwa, pełna pizda. Stawaj na stopki, my cię trzymamy. Co jest? Kurwa, paliwka. Akumulator. No to kurwa, się teraz załatwił temat. Łukasz! Wpuszczamy w linii prostej na dół. Bo się mu zepsuł. Kurwa, gramy. Gdzie ty masz akumulator? Może chcemy pożyczyć albo tu. No nie muszę, gdzie musieli go kurwa pchać pod tą górę, bo zdechnę. Ja też. Ja już kurwa zdycham. Ty, Robin, powinieneś ciągnąć nosem te górki. Akumulatoru nie ma. Nie ma prądu. Pchamy, luz i pchamy. Ja tylko no. Jak pchamy, to nie siedzisz. No, schodzisz i pchamy wszyscy. Uwaga. Że kurwa kamerę ściągłem. Masz włączoną? No. No to dobrze. Viv Shanghai. Nowy model motocykla. Dobra, ja myślę, że ten. Dobra, Viv, my kurwa tym skakuj. Dwójeczka i palimy. Nie wskakuje, tylko tak na z boku odpali go. Nie jedź tak, kurwa, jak dziewica. Bo jeszcze za Cześkiem jesteś, a nie wiem, co ci tam robi. Mówi, że taki będzie off-road, mówię. No, hardkorowy, żeby ta motocykla do góry wypychać. Ale powiem wam tak, i tak lepiej to niż kurwa krowy. Hej, hej! Jeszcze chwila. No, z górki go odpalić. Dobra. Flaszeczkę mi. Flaszeczka, kiełbaski. Offroad jest nieprzewidywalny. To nie, co musi odpalić. Co? No spójrzcie się z góry na dół i będzie jechał. Nikt nie mówi, że mam fizycznie poćwiczyć przed wyjazdem. No. Jedziemy! Viv, chodźesz! Viv się zmęczył! Jezus Maria, myśmy pchali, a Viv się zmęczył! O kurwa, ciężko, Viv umarł. Viv się wykończył. Jedna górka i po Vivie. A widziałeś to błoto w drugą stronę? Ale jak dwa nie trzeba było cięć. A Viv już ale... zaliczył, jakbyś, gdyby nie wiecie, ale Viv już chyba zaliczył. Tak? Dobra, zajerane w takim razie. Czego przerwa. Kurwa, jakie to małe. Chłopaki! Chodźcie na górę! Bo Viv umarł! Tam mnie też tam na dół wysyłali. Jedź, nie bój się, wszystko no, będzie. Widziałem, że już była tutaj. Nie słuchaj ich. Musisz się nauczyć. Nie, dlatego ja zajechałem na dół, a nie wiem, co mu ukazał. Musisz się nauczyć asertywności, wiesz, w terenie. Wiesz, na temat terenu to ja nic nie wiem. Dobrze, tu jest nam się zabawa. Nic się nie dzieje, jest płasko. Na początek wystarczy. Raczej tak. Dlatego po nas tym bardziej. Od czegoś musisz zacząć. No,
Jara, w ogóle miał pełny serwis, nowe opanki. Opona robi różnicę bardzo dużo. Ale to są w ogóle jeszcze chyba z 2000, tam początku 7 roku chyba. Nie ma znaczenia, jeżeli nie, chodzi ale, o... ale one po prostu to są teren, ale już pierwsze, no, pierwsze jakie były, więc nie to, że stare, to jeszcze będą łysy. Darowane mu się nie patrzy. Dobra. No, naklejeczka jest. Musi być. Naklejki mocy to podstawa. Ale motocykl boski, jeśli chodzi o teren, to... No bardzo fajnie, tak... Ale kufel namiętnie czyta twojego bloga. Dobrze. Monika, jak usłyszy, że byłaś z nami, to ona zwariuje. Otwarta. Podziękujcie. Aha. Monika, ona namiętnie. Wiele. Wszystko ma opanowane, my też w tym roku w Gruzji byli, nie? Lepiej wie wszystko niż ten, niż ja. No, dokładnie. Dokładnie, powiedz ci dokładnie, gdzie, kiedy byłaś, co robiłaś. Tak, bo ja już nie pamiętam. Nie? O kurde. Tam, na betony i potem z powrotem. I szukamy innej tej. Spotykany wich wyjebany. Wich, to prawie w terenie jechałem, tylko aż korki wybite już. Wszystko przez tą brzozę tam. Co, cię brzoza zaatakowała? No. Nie brzoza, bo go musieliśmy wyciągać. Nie za filmie. Kolejny wjechałem w okry. Jak się wbiłem w krzaki, ale to musi być klasycznie.